It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. Ale to jest w Fivemie dostępne, to jest zwykła komenda, macie ją na czacie, to jest zwykła komenda. Halo? No, halo. Witam serdecznie, Amaya, posłuchaj, podzwonię sprawie na początek robociznowej. Jaka robota, szefie, dzisiaj? A na trzy chłopa. Jasne, pewnie, zbieram piątkę, jadę. Szóstkę, a ze sobą, dobra, dobrze, to mi się podoba. Ze mną. No to z tobą to czterech. Dobra, nie, koniec tych żartów, już więcej nie będę. Posłuchaj, księdzu ma rozprawę dzisiaj o 23:30. I nie, ja nie liczę na żadne ułaskawienie ani nic, ale czy znasz jakiegoś adwokata, kurwa? No on się mnie nie słucha, ja już milion razy mówiłam, co on powinien zrobić, żeby było lepiej, ale on i tak uważa, że ona mu zabierała dostęp do tych dzieci i on musiał tak zrobić. No ale, ale... ty nie przetłumaczysz. A ty... Co? Jeszcze raz, co? No, ja mówiłam już, co powinien zrobić, że powinien się przyznać do winy i tak dalej. On uważa, że ta dziewczyna zabierała mu dostęp do tych dzieci i dlatego on to zrobił. A to prawda akurat, nie wiem, czy ty wiesz, ale to jest prawda, są jego dzieci. O Jezus, kolejny. Dobra, nie kontynuujmy, dalej mówmy. No, więc a to jest jakiś adwokat i w ogóle... Pytanie czysto teoretyczne, bo nie widziałem jeszcze aktu oskarżenia. Natomiast on ma jak on, co mu tam grozi? Kara śmierci? No, nie mogę ci tego powiedzieć. No dobra, dobra, to nie będę ci, nie będę, tak, tak, no wiadomo. Co to szybko. No to Denis, się widzimy, kurwa, gdzieś. Jesteś głupi. Dole. Musiałem, nie? Wszedłem sobie w gify, było pierwsze, no to p***nąłem, nie? Gdzie w gifach? No wpisz sobie w gify, gify i dałem wpisałem... No herbie. Co wpisałeś, debilu jebany? I to mi wyskoczyło. I co? No to Everona kupuję się, będę p***. A spróbuj. Everon mi bardziej pasuje, bo Everonem mogę uciekać przez te i oni nie będą wiedzieć, co się dzieje. Pa, co się dzieje. Kupiłem, ładować się. Albo czekaj, a, to ty. Zajebiście się szybko biega. Kosiarka. Ładnie zrobiłem? No ładnie. Czemu ty jesteś taka cicha? Jak to cicha? Ty tak zawsze gadasz. Halo? 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 Tak, to ja? No nie mów tak, nie mów tak, nie no, mów tak, nie mów tak. Jest tak. Nie jest tak. Ale on jest ładny, no widzisz? Ty serio kupiłeś? No. Chcesz klucze? Nie chcę. Ja ci kupię drugiego, będziemy się ścigać na dwa. Nie, no nie, ja sobie sama kupię. A ile masz Jana? 60 tysięcy. Ja mam 230. No to nie za dużo, zbieraj na kasyno. Spokojnie, przez weekend... Bez lipy, kobieto. To ty myślisz, że ja kasyno odpuszczę? Muszę jechać, pa! Będę potem! Spotkamy pa. Się w sądzie, w sumie! Spotkamy się w sądzie, pa! Pusią, powiedziała pusią! O, Janek jest, dzwonię do niego.
Zadzwoń do niego, no, przekaż mu, weź mu gangsterską gadkę. Sprawa jest! Nie szeroki, tylko krótki, to po pierwsze. Ty jesteś drillowcem? A co, cię w dupę wiercili? Dobra, słuchaj mnie, Janek. Mogę te prawko już zdawać, bo się tutaj w doju pytają, a zajebałem za ten, za budę i kluczyki. Mogę? Jestem na jeb... 150 jak Messerschmitt, ale to oddam, okej? Okay? Jak zdam na jebany, to będę mógł jeździć na... Dobra, no i gitara. A i coś jeszcze Peter chciał od ciebie, co ty chciałeś, prezes? Żeby się zaraz spotkać, bo dostałem, nie pisałem, że zaraz dostałem lokalizację. Zaraz dostał, że ma lokalizację i mówi, że cię kocha. Tego nie powiedziałem. Jednak tego nie powiedział. Ale możemy zrobić z jakiegoś shipa gejowskiego, bo to jest w sumie spoko. Ale mówi, że możecie zrobić jakiegoś shipa gejowskiego itp. Czy prezes napluje na końcówę? Tak, Janek. Dobra, to jest lepszy niż crawler, pewnie, że tak. Mówi, że pewnie, że tak. Bin, jedziemy, bin. Halo? Dobra, dzwoń do Amai. Auto w jedzie. Przecież Janek, nam... Janek mówi, że mogę zdawać. Po pijaku to wiadomo, że po pijaku to trzeba zdawać. On tu będzie? Nie teraz, bo... O, jaku. No, przyjechała szeryfka. No, ja zmieniłem. No co tam? Dostałem SMS-a od tych ziutów ze wczoraj i tak? Zaraz otrzymacie przybliżoną lokalizację. No to trzeba się już zbierać. I ja bym wczoraj, że nas było tylko trzech na początku. Ja bym się tak dobrze zebrał. Nie masz brata tego? Jak się... Klimpa, jak ten twój brat się nazywał? Gustaw. Nie masz tego Gustawa gdzieś pod ręką? No jak nie mam? No ja... O, no. No. Czekaj, wezmę sekundę. Czaisz, co dzisiaj dostałem na ten apartamencie od niego guziutka? Co dostałeś na apartamencie? Strój Mikołaja, kam za setka. Albo chuj, nie zakładam, bo jeszcze nie wiadomo co będzie. No to od razu, radyjka i jazda. No to jedziemy. Baterie masz, Janek? Stop. Z tym Denisem. Dobra. Masz trzy na ziemi. Mam, wez na jedno. Weź trzy, bo chuj, będzie trwało. Dobra. Radio 35, niezmiennie. Nabiję kamzą, może już. Czekam. No dobrze. Ja pierwszy nie mogę tego zobaczyć, spokojnie. Nie no, bez przesady. Idealnie na grzbiecie, tak? Do przodu jeszcze, wy się kopcicie, k***a. No tak, bo doktorek to jest trochę. Sący, nie zmieniam wyhamować. To jest debil. Przede mną, dawaj. Ty, ale tu nic nie ma. Helikopter jakiś lata. Aha, przybliżona lokalizacja. Dobra, jesteśmy debilami. To ile zakład, że to się o Humana rozchodzi? Kurwa, też może być. A my, debile, wjeżdżamy pod górkę. Widzę, że się za dużo w BCSO nie ruszkimy. Human albo kamieniowo. Jedź pierwszy na testa. Na testa. Tak to się teraz mówi, ta? To wiesz, żebyś odczuł się doceniony. Czysto chyba, nikt nie pruje. Nie. Nie widzę. Nie, tu jest luz. Idziemy. Jest pop. Gdzie? Tak, jakimś kasem. Wali. Przelat na nas. Gdzie było coś? Który dach? Nad bramą. Mu się plecy da zrobić, róbcie już mu plecy od razu. Tak, da się. Róbcie jak od prądu. Ja też robię, jeśli nie będę stał walił konia. Ja wchodzę na górki. Nie wchodźcie jeszcze do środka, wyczyliśmy zewnątrz. Ty, ale środek jest luz w razie, bo... Jak nie jest? Ja jest tam. Skrzynką. Stałem tylko. Weźmy na biedny dach, najpierw ten dach szliśmy. Rym to się szło tędy? Ja jestem też chyba. Jak ja stanę, to się popłaczę znowu. Eventy typu zlej mnie w to są. Czekajcie. Dobrze idę. Mówi chyba, nie? Leży jeden. Robię plecy. Nie wjeżdżaj środka. Nie wjeżdżaj do środka, wyczyliśmy tył. Aha, to już w środek jesteście. Tak, wszyscy się do niego w środku. To czekajcie, już do was biegnę w takim razie. Myślałem, że dopiero czyścimy ten dach.
aha, bo to... Ale dostałem, ty. Macie kamce? Nie. Ale dostałem. Nie mam. Jeden do prawej, jeden do lewej. Janek, wieczorem. No wczoraj tak samo baba wyglądała. Jeden jest za głęboko. Na blisko i na daleko. Co tą skrzynką od razu, pierwszą? To trzeba zrobić tak, ten. Lewej. Aaaa! Mać! Gerpek, gerpek! Jak my mamy się z nimi bić, jak oni takie rzeczy mają? Co to jest? Perfect. Uwaga! A czemu my tam nie wyjdziemy masą? On jest po prawej od razu. Czekajcie, próbujemy dalej. Jako? Leży jeden. Po lewej blisko. Za skrzynką to lewej. Kamzę nabijam. Za skrzynką. Stop, stop, stop! Nie wychylać, nie wychylać, chować się teraz. Leży drugi. Dostałem, czekajcie! Nie wjeżdżajcie, dostałem odpowiedź, że możemy coś dostać na 100 koła. Czekajcie, stójcie. Piotrek Flara! Srara, nic nie mogę zrobić. O. To po co, po jednym. Ta kamizelka. Ona jest dobra, ja ją miałem raz. Ona jest dobra. Weź sobie. Tak. No i nawet nie wychylają. Mamy dwie długie jakieś kamzy z grafenu. Podchodzimy? Czekaj, poczekajmy na Janka. Janek, wchodzisz tu? Widzę jego kam. Teraz tak. Co? Ja mam flesze. Rzuć flesza na głęboko. On jest po której? Po lewej czy po prawej, duch? Po prawej. Widziałem go przez szybę. Po prawej, za tą skrzynką tak jak... Janek, rzuć tam flesza. Masz flesza? On nie doleci tam, ja bym musiał do tej skrzynki. Janek, tu, o, tu gdzie jestem, tu. Rzuć, ja pójdę pierwszy. Jak strzelam... Chyba w zwłoki trafiam jakieś... Uwaga, Janek będzie rzucał zaraz. Wjazd. Osłaniam. Za szybą są, za szybą są. O kurwa, popatrz! Skoro odporna jest. Nawijaj, Lucyna. Leży. Do prawej, do lewej teraz. Osuń. Nic nie widzę, czekaj. Chcesz wychylić? Kurwa, oni tak sieką. Gdzie? No tu, przed nami, masz, rzucaj kolejnego, masz? Osuń się, Denis. Dobra, odsuwam się. O kurwa. O ty kurwa. O kurwa. O kurwa. O moje uszy, ała. Słuchajcie, to spróbuję wychylić, ale tu ciężko. Oni we trzech! Już jest dobrze. Mogę wychylić, jak chcecie. Czekaj. Już jest dobrze. Ja mogę ducha wynieść, jak chcecie. Ej, masz kamzę ktoś? Kurwa. Masz jakąś kamzę? Sprawdza. Dobra, ja wychylę. Weź tam. Ja i tak jestem rzucać. Kurde, jak oni łupią! No w chuj! No on kamzę mi zbił, kurwa! Mi tak samo, ja miałem tą grafenową jakąś pojebaną! Poczekaj, spróbuję ja. Do prawej na blisko. No kurwa mać! Nie wiem, ja już czterech wyjebam, kurwa, ilu tu jeszcze jest? W chuj, oni zaraz na głęboko. Ja się poświęcę. Nie. Nie, Janek, ja się mogę poświęcę najwyżej, nie ty. No, nie! Wybuchnie! Nie wybuchnie. Kurwa. Ała, auka. Nie, trzeba iść po JMS. Dojeżdża. Jeszcze jeden.
Tera! Dwóch. Chcesz mnie puścić, ja pójdę pierwszy? Lecz, pójdę, ale nie uważaj, bo ich zdali w chuj! Dobra. Kurwa, bo się, że tobie wyjebie, wiesz? Na daleko jest tam. Nie przejdziemy tu do klatki? Ciężko będzie, poczekaj. Poczekaj, ja go widzę, kurwa. Do lewej. Położył się. I tak gra pływa. Kurwa, w tych drzwiach to może być różnie. Szczerze, do lewej. Dobra, tylko do lewej będzie. Do dnia od lewej chyba. Lewa. Do lewej flanki. Jak tu jest, kurwa, mistrzostwo prawego wychylania, turniej jakiś, kurwa, jebany. Aha. Tu jeden leży, więc ja sprawdzę, czy ma kamzę, może ci dam jakąś. O kurwa, ale jestem gównem! I kolejny, ja pierdolę, to jest przesada, co ja robię? Jeden mniej? Drugi mniej? Przyda kamizelkę zakładam, już biegnę do ciebie. Powoli tam, nie podpalaj. No luz. Biegnę, jest już za tobą. Jeden na prawy wychylenie, do prawej. Mogę tam polecieć? Ile tu już wyjebałeś? Nie wiem, w chuj, kolejny. Ja cztery, kurwa. Ja chyba nie wiem, z ośmiu. Dobra, ja podejdę. Czysto? Ile mi zostało amunicji? 21 i przeładowane chyba. Chcesz dać więcej do tego i dwie? Ile masz? Mam 5 decholin. No ja mam 131, bo... To zapodaj z 50. Masz 70 jeszcze. Prawie na samym dole sobie zobacz. Drzwi się otworzyły. Uj, wiem, o... Można być za drzwiami po prawej stronie chyba. Oni tam pamiętaj, że to nie idzie się do przodu, tylko do lewej albo do prawej. Do lewej się idzie. Okej. Okay. Do prawej jest. Do prawej jest. Czekaj, bo te drzwi się pierdolą, żebyś nie wyłapał. Tak. Mam pewną kamzę, więc to spokojnie. Do prawej dwóch jest. Poczekaj, niech otworzą drzwi. Nie strzelaj, niech oni otworzą. Sorry. Łatwiej będzie. Widzisz? Teraz. Kurwa, czekaj, jego zdejmę na ten, na... Uważaj, żeś mnie wyje... Do lewej jest. Denis leży, zostałem sam. Chłopaki, wstawajcie, pomagajcie. Tam jest ich w chuj. No tego jest coraz więcej! Do lewej. Idę cię kurwo rozjebać. Otwarte. Ale po chuj mieliśmy wypłynąć drugą stronę, to mieliśmy kurwa po prostu sobie przepierdolić przez humana? No oni se wypierdolili tyłem, debilu jeb***. Aha. Jakbyśmy wiedzieli, że k***a trybi, to byśmy k***a wpłynęli dołem, ale ona nigdy nie trybiła. W drugą stronę. Daj skola do nich. Lecimy w stronę SE. Zatrzymali się! Odleć i pod latu, bo ci zestrzelą! A nie, dobra, siedzę na dupie, bez lipy. Kurwa, nie mogę ani klamki wyciągnąć, nic. Strzelają, czy nie? Strzelają. Gdy we dwóch w tej turze? Dwóch. Ta. Prują. Ale jest wyżej pod lewą. W którą stronę lecicie? W
stronę kurwa miasta, jakbyś... Kurwa, nie wiem jak ci nawet powiedzieć, chłopie, no. Nie wiem jak ci to powiedzieć. Pokroś kamieniową. Tylko że wodą, nie? Nie, kurwa. Wpływa w Wenecję, wpływa w Wenecję, wpływa w Wenecję. No to let's go na to Wenecję. Co się? No bóg, debilizm jest! Stawiony tu jest na moście, czekam na nich. Zatrzymał się w Wenecję. Wpływamy w Wenecję z pieczarą. Buzar za nami, o kurwa, z rakietami. O kurwa. O kurwa, wysiadka. Uwaga! Stawcie drugi wyjazd, no zamknij. Buzar do nas ładuje! Gdzie on? Buzar nas namierza! Lecie do, na pewno stronę lecie. My tu wyjdziemy fatek czy nie? Szkoda amunicji. No i chuj, po amunicji. Dwie kule mi ze z tego zostało. Janek, ty jesteś Helką? Tak, my jesteśmy tego Buzarda. On, gońcie Buzarda, oni kurwa mać, dawaj auto Denis, auto Denis. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj. Oblatuj to, oblatuj to, oblatuj to od razu. I za... O kurwa. Przeleciał? Padł chyba. Jebło coś, to wy? Jebło, dawaj drugiej strony. To my! No jebani paska, dawaj pani paska! Dawaj tu. Pomocy w kanałach! Próbuję nas strzelić! Dawaj, 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 lądujemy. Jezus. Wysiadamy? Jazda. Wypływają, wypływają, wypływają! W którą stronę? Buzard down! Do morza, do morza! Buzard, gdzie to wypływa? Helka, Helka, Helka rozjebana! Dawaj się do Helki, lecimy nad nim. Bo zaraz nam ucieknie. Dobra, ten, ujecha nam ucieknie. Ej, łódka nam spierdala, chuj, tu, tu już jest chuj, on będzie pewnie martwy. Łapmy tych z łódki, ten tylko pomagał. Co ty chcesz, doj, wypierdolić powietrze? Tak. Piłem właśnie ładunek, ale jeszcze chemiczne nam rzeczy się podnosili w środku. Ty jesteś pojebany? Groźbę już wysłałem, także teraz tylko trzeba czekać. Ty wiesz, że tam jest Amaja? No to, no trudno się mówi, tak? Cel uświęca środki. Wiesz, na rankę chwilę przed, nie? O której chcesz to wysadzić? No, zaraz przed tym, rozprawą, żeby nie doszło do niej. Ale to wiesz, że ona dojdzie i tak tylko po prostu przełożysz to przez ciebie, debilu? No nie, jak... Dobra, to może ich nie będę informował i po prostu wypierdolę w powietrze, to może sędzia wtedy umrze. Ale sędzia to matka Nelsona, matka Amai! To bez maczki będzie, no trudno. Nie leć na Kajo, nie leć na Kajo. Helka druga, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Wracamy do miasta. W mieście, przed dojem. Dobra, zgarnę cię do Helki, kurwa, stój przed tym dojem. Leć pod doj, bo ten debil chce doj wysadzić. Ja pierdolę. Zwinęli go, zwinęli go. Mają ląduj, ląduj, nie, ląduj, 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 ląduj. Ja mam długą, zostawiam długą, ja też, nie, zostawiam długą w aucie. Dawaj lecimy z tym. Oni albo... się przestraszą wtedy. Dawaj, ta. Chodź. Dawaj, w lot. Podnieście ręce, mamy długie. Stójcie, stójcie. Nie próbuj, nie próbuj, nie no... Nie próbuj, nie próbuj. Stój, no przecież kurwa, stój powiedziałem. Nie chcecie, żebyś zaczął nas strzelać, stój. Podchodź jeden, drugi, rozpierdolimy was z długiej, tyle z tego będzie. Dziwko jebano, gdzie celuje z długiej, to kurwa stoisz, a nie uciekasz, tempa kurwo. Czemu zawsze to ty? Zacznij kurwa myśleć o sobie. Chcesz kulę w łeb? Pojebało cię? Ile można kurwa to samo? Podchodź tu. Zakuję go. Niech rozkułam tego. Ścinkę dajmy. Nie celuj do mnie, bo ich ja już rozkuję. Jedziemy z Fatkiem do was. Tylko tu nas już musi być szóstka, nie? Ja, zwijajcie, nie wpierdalajcie tu. Wszyscy wypierdalać. Dobrze. Nie będzie negocjacji. Wstajecie i wypierdalacie. Albo was rozpierdolimy z długiej. Uspokój się, uspokój się. Odjeżdżamy stąd bez dogadać, żadnego pościgu, bierzecie swoich. Jasne, przekażę.
Dawaj, spierdalamy. Uciekaj, dobra, uciekaj. Doktorek, dawaj, spierdalamy do Helki. Ja nie umiem latać. Pakuj się, pakuj się! Dobra, dobra, git, sorry. Jest. Ląd, szybko, szybko, bo u góry nie już! Nie chcę lecieć, nie chcę... Ty, o chuj im chodziło, to ja nie wiem. Na parking jakiś lecieć? Nie, no rozprawę teraz dobra, ja wejdę. Ja jestem spadkiem na bazie, znaczy na barze. Ale tylko mamy w chuj czasu jeszcze, mamy godzinę 15, stary. Na bazę, czy to ile razy ci mam powiedzieć na bazę na tym radiu? Nie było mi chwilę na radę, tam ci pizd... A, na pewno, k***o, nie byłeś na radiu, cały czas byłeś, był u nas ponad stan. Mitomanie, p***o, no to co teraz miałem zdanie, że jednak k***o byłeś na radiu, ale nie słyszałeś. I co k***a, ty zakłamańcu, jer... Dobra, dajcie spokój, kurwa. Ty k***o, debilu. Kłamiesz k***a na potęgę, frajerze. Co to jest za k***o? Kłamie na potęgę. Jaka spruta. Nie było, nie słyszałem radia przez chwilę. Lens do góry. Ja lubię właśnie, patrz co. Czyli jednak był na radiu. Cześćcio. No czyli byłeś na radiu, k***o, farmazonie zajebany. Farmazona to masz między nogami, wytrzyj, k***a, łezki, frajerze, niespełniony raperze i utkaj tą k***a na radio. K***a, nie mogę, debilu, przy kurwa, za darmo. Nie za darmo, tylko za to, że kłamiesz, k***a, debilu. Czym skłamałem, przy k***a? Że na radiu cię nie było, jak byłeś na radiu, farmazon! Kurwa powiedzieć, że coś robiłem na drugim monitorze, debilu jeb***a. Ducha coś, k***a. Pozdro, leć. Ja uwielbiam go pod k***a, patrz to, patrz to. No i co to jest za wytłumaczenie z j***a, k***a, nie ma uszy umyj. No, a umyjesz k***a. Uszy? Uszy się myje, a nie tłucze o wannę, ty debilu i zajeb***. Jak w domu? No. I tak ma być. Na koniec ci wybaczam. Pysk, ty mi wybaczyłem. Masz przebaczony, amen. O, nie biebie. Za małe jaja, masz za małe jaja, masz za małe jaja. Za małe jaja, kurki, za malutkie jajeczko masz. Wyszedł do ciebie? O, pojedynek. O, o, pojedynek chyba. No, 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 dawaj, o. Dawaj go. Czerwony daje na miasto. Kto wygrał? Krótki. Biją się. Biją. Bitka. Krótki. I teraz nie przepraszasz, k***a. Spierdolę w k***a. Spierdolę. Się do mnie uchuj, co na radio jeszcze będziesz k***a pultał. Ciągnij lachę. Niech k***a. Nie, bo prójesz p***o frajerze je pizdę za darmo i jeszcze k***a byś tak chudź. On się tak zagotował, ty małki. Na ciebie, że to jest ch***a. A, nie będę się dobra. Chudzi, coś powiem złego. Wybaczam ci, przeproś mnie i zapominamy o sprawie. Ja jadę z Denisem. I na początku wiesz, ja naprawdę się zjebałem, ale po tym jak ja zacząłem jak on się to ja zacząłem jeszcze bardziej go wysypać. No było słychać. Dobra, czekaj, czekaj. Dobra. I... Dobra, może dobra. A może jutro egzamin? Jaki egzamin? Oficerski. Chłopie, chłopie. Jutro to ja nie mam czasu chyba. No dobra, okej. Okay. Chcesz już wrzuć pasz? Proszę? Co? Nie, aha. Pytam, czy jutro też pijesz? Ja nie piję już drugi miesiąc, kurwa. Nie dla nas nie. Jest porażki, porażki smak. Nie dla nas coś dla zła. Na przekór prawu krzyczę głośno tak. Jebać po... Znaczy ten... Amerykańskie prawo to... Montana tu! Siema, Montana tam! Montana chuja zro... Mamo, mamo, tato, tato, czy policja to gestapo? Co ty mówisz? O, przepraszam panią, jest tutaj może wolna ławka? No, no jest. Ale nie wiem, pan wróci tam, skąd pan przyszedł, czyli nie tutaj.
Dlaczegoż to? Szalik. Z tej strony nie można być. Wróci pan, skąd pan przyszedł. Ale o czemu? Co tu jest za strona? To tutaj jest ze strona? Strona departamentu. Osoby z departamentu tylko tutaj mogą być. Dzięki wielkie. Sorry, J-Ray, tak już więcej tego nie zrobię. Mam nadzieję, że nie jesteś zły. Nie, czemu? A po chuj wam ta maska, jakby i tak nie ukrywacie się. Nelson, ty tą jednostkę ty powinieneś wyjebać, wiesz? Ja ci powiem. No bez kiczu, jak ja miał takich 9 słotowców, co w pizdę od 5 dostają, to mi się załamał. To nie słotowcy. No, sertowcy. Setowcy, setowcy. Grym podchodzi, mówi set. Sheriff Emergency Team XD. Nalot, nalot, powtarzam, nalot. Janek, że się flesza. Janek, że się flesza. Ja byś tam pod nogi flesza wyjebał. PDW! 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 Księdzu, jesteśmy z tobą! Gamera, chudźcie w łeb! Jesteśmy z tobą! Jesteśmy z wami! Księdzu! Księdzu! Księdzu, nie chcieliśmy skakujemy, bo ja na to znacie. Do więzienia! Dziękuję! Jesteśmy tu dla ciebie, księdzu! Dziękuję! Idźcie do środka. Już. Zobacz, go mam koszulkę, księdzu! Dobra, jazda, chyba. Chyba tak. Po której oskarżeni? Po prawej? Chodźcie tu po lewo, Albo nie, oskarżeni, chodź do maszyny. Po prawej, chodź tu! Idę tam do końca. Janek, po prawej! Ja muszę tam! Nie tam, chodź tu. Chodź tu do nas, kurwa. Ja se tu będę stał, będę słuchał. Ja też. Ty co to za chłopak? Kurwa, ludzie, wy nie rozumiecie! Z której strony, oskarżyciele, to my tam idziemy. Jednak tam. To jednak tam. W takim razie. Wymiana. Pierdole. Tu podejdziemy. Do tego. Spokój, Wiorka. Gdzie mam kurwa iść? Księdzu, spokojnie, jesteś niewinny, pamiętaj o tym. Księdzu. Bo ja jestem niewinny, bo wy nie rozumiecie wszyscy. Wy wszyscy nie rozumiecie. Wszystko Gamora. Działaliśmy w efekcie. To nie nasza wina. Jest akcja, jest reakcja. Przecież to wiadome. Co? Ja nie jestem przestępcą, proszę pana. Pan mi chociaż uwierzy. Dobry. Myślicie, że to... My jesteśmy zamknięci, to wy jesteście zamknięci z nami. No. Oni dostałem tak czeka, że to chuj. Zaczynam przewód sądowy 002, łamane na RV, łamane na DOG, łamane na 2024. Czy oskarżyciel jest na sali? Zwiększyć słowa? Jak najbardziej obecny. O, czy oskarżeni są na sali? No nie, to już chujowo wygląda. Nie widzisz? Chciałbym się zapytać, czy państwo będą się bronili samodzielnie. Tak. A jak widać, nikogo koło nas nie ma. Chyba tak jest git, tak jest git. Rozkujcie ich. To zapraszam panią oskarżycielkę do przedstawienia aktu oskarżenia. Niech ci rozkują w sądzie, ty. Rozkuj go. Jak najbardziej. Witam wszystkich tutaj zgromadzonych, jeżeli chodzi o akt oskarżenia w dniu dzisiejszym. Pysk. Panu Ben Black, SSN 10725, jak i również panu Gami Gamora, 8238 SSN. Nie Gami, tylko Gori. Mamy 11 zarzutów. Pierwszy zarzut, artykuł 19, podpunkt 1, nękanie. Zarzut, artykuł 7, podpunkt 2, porwanie. Sprzeciw. Artykuł 15, nie ma sprzeciwów oczywiście do tutaj aktu oskarżenia, będziecie mieć okazję zaraz rozmawiać. Artykuł 15, podpunkt 11, posiadanie nielegalnej broni palnej. Artykuł 10, podpunkt 1, groźby karalne. Artykuł 12, podpunkt 7, wyłudzanie pieniędzy za pomocą siły. Artykuł 7, podpunkt 1, usiłowanie zabójstwa funkcjonariusza. Artykuł 7, podpunkt 2, porwanie funkcjonariusza publicznego. Artykuł 5, podpunkt 8, ucieczka z miejsca zdarzenia. Artykuł 7, podpunkt 13, obraza funkcjonariusza publicznego. Artykuł 7, podpunkt 10, napaść na funkcjonariusza publicznego. I zarzut. Artykuł 8, podpunkt 5, terroryzm. Oczywiście uzasadniając tutaj... od dnia 16 stycznia oskarżeni nękają pokrzywdzoną, dzwonią, wysyłają SMS-y, grożą, porywają wielokrotnie, wyłudzając pieniądze i raniąc ją. Wnioskuję,
o zakaz zbliżania się do obywatelki Ayana Yamada oraz jej partnera życiowego Bobby Wood. Dodatkowo wnioskuje o ukaranie każdego z oskarżonych z osobna za wyżej wymienione czyny karą śmierci. Co kurwa? Co kurwa? 78 lat mnie, a ty kurwa karę śmierci? Karę śmierci mi kurwa? Psychiczne i fizyczne obywatelce. Proszę. Proszę o spokój. Moja własna żona! Jeszcze na wstępie przedstawię sytuację. Sędzia Ryan Venus, sędzia prowadzący, sędzia Adriana Nelson, sędzia asystujący, sędzia Marco Rossi, sędzia asystujący. Czy państwo usłyszeli akt oskarżenia? Czy rozumieją go? Nie rozumiem. Nie rozumiem w ogóle, co tu się dzieje. Dlaczego ja tu muszę stać? Dlaczego w ogóle my tu wszyscy jesteśmy? Nie rozumiem tego. Ja po prostu tego nie rozumiem. Ja jestem dobrym człowiekiem. To my tu jesteśmy poprzedzeni. Czy przyznają się państwo do tego aktu oskarżenia? W żadnym wypadku, proszę pana. W żadnym wypadku. Jest to zdecydowanie bardziej skomplikowane. Żebyśmy się musieli przyznać, to byśmy musieli to wszystko rozłożyć na pewnego rodzaju elementy i stwierdzić, że tutaj pani oskarżyciel próbuje nam wyciąć świński numer. My tak naprawdę chcieliśmy dobrze. Dobrze. Dla nas, dla Ayen. Ayen była na pierwszym miejscu. Dobrze. Jej dzieci były. Ben Black. Moje dzieci na pierwszym miejscu. Będę mówił panu po kolei zarzuty i będzie pan mówił winny, niewinny. Rozumiemy się? Jasne. Paragraf 19. Niewinny! 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 Proszę o spokój. 7-2 porwanie. Niewinny. Ciężko to nazwać porwanie. Posiadanie nielegalnej broni palnej 15-11. W sumie niby mieliśmy, ale nie do końca. Na razie pan Ben mówi. Okej, okay, myślałem, że razem to robimy. Artykuł 10.1. Groźby karalne. Niewinny! Niewinny! 12.7. Wyłudzanie pieniędzy za pomocą siły. Co? Co? Niewinny! Oczywiście, że niewinny! 7.7. Usiłowanie zabójstwa funkcjonariusza publicznego. Skandal! Skandal! Niewinny! Paragraf 7.2. Porwanie funkcjonariusza publicznego. Niewinny! Niewinny! 5.8. Ucieczka z miejsca zdarzenia. Winny. 7.13. Obraza funkcjonariusza publicznego. Tu trzeba się zastanowić. Tu trzeba się zastanowić, którego funkcjonariusza obraziłem i w jaki sposób. Jest pan winny czy niewinny? Jeżeli chodziło o panią Lucynę, to dalej podtrzymuję to, że jest rudą kurwą. Proszę o spokój na to, nie będzie na pana nałożona kara finansowa za... nienawiści do drugiej strony. Ja pierdolę! To jest kurde. 7.10. Napaść na funkcjonariusza publicznego. Niewinny! 8.5. Terroryzm. Prosimy schować telefonik. Co? Oczywiście, że niewinny! Oczywiście, że niewinny! Kurka, dziękuję bardzo, telefon. Panie Gami Gamora. 19.1. Nękanie. Stop! Ja mam na imię Gori, a nie Gami. Nie jestem żadnym gumowym misiem. Przepraszam bardzo. Gori! 7.2. Porwanie. Ciężko spierdalaj. Nawet porwanie, skoro panienka Ayen po prostu z własnej woli była z nami kilka razy, a potem jak jej facet się o tym dowiedział, to nagle to było porwanie. Ciężko to trzeba po prostu wyjaśnić. Jest pan winna czy niewinna? Nie do końca. Z aktu oskarżenia tak wynika. Z mojej perspektywy nie. 15.11. Posiadanie nielegalnej broni palnej. Miałem, ale nie do końca, bo nie chciałem jej użyć, w sumie nie była moja, więc miałem ją w ręku, ale nie posiadałem, bo miałem ją przez chwilę. Czyli pan jest... Wiecie, co mnie bardziej zastanawia w tej sprawie? Kto się na którego rozpierdoli? Groźby karalne. Myślę, że ktoś po prostu coś źle odebrał. Niewinny. 12.7. Wyłudzanie pieniędzy za pomocą siły. To ja. Ciężko mówić o wyłudzaniu pieniędzy, skoro nic nie dostaliśmy. Niewinny. 7.7. Usiłowanie zabójstwa funkcjonariusza publicznego. Panie, nikogo nie próbowaliśmy zabić. Niewinny. 7.2. Wszyscy żyją. To nas próbują dzisiaj zabić. Powtórz jeszcze raz. Przypomnę. 7.2. Porwanie funkcjonariusza publicznego. Porwanie? Działaliśmy w efekcie. Niewinny. Niewinny. 5.8. Ucieczka z miejsca zdarzenia. Jaka to ucieczka, jak nas nie złapali? Niewinny.
7, jak nas złapali, przepraszam, niewinny. Obraza funkcjonariusza publicznego. Myślę, że ktoś jest przewrażliwiony. Niewinny. 7-10, napaść na funkcjonariusza publicznego. Działaliśmy w efekcie. Można powiedzieć, że winny, ale jakbyśmy to rozpisali, to by się okazało, że to wszystko przez Lucynkę. Ale do tego zaraz dojdziemy. Niewinny. Dobrze. 8-5, terroryzm. Terroryzm, zaraz to terroryzm. Działałem w efekcie. Policjant mnie prześladował na celi. I co ja miałem zrobić? Czy państwo chcą się jakoś w sposób odnieść do aktu oskarżenia? Oczywiście. Tak. No to poproszę pierwszego pana przedmównicę. A tutaj na środek i odnieść się do aktu oskarżenia. Powiedziała, że my jej robimy krzywdę. Namówiła do tej, panią, do tego wszystkiego panią Lucynkę. A potem to wszystko się jakoś, nie wiadomo jak, nabrało pewnego rodzaju obrotu. Byliśmy tak prześladowani, że nie wiedzieliśmy, gdzie się podziać. Skryliśmy się na Cayo Perico. A na Cayo Perico panna Lucynka współpracowała z kartelem. Tak! Współpracowała! To jest zwykła kartelowczyni! To jest zwykła kartelowczyni! To jest gangsterka, jakich mało! Dobrze, to jest gangsterka! Nie, to nie wszystko. I później to wszystko się jakoś tak dziwnie ułożyło. Bo Lucynka, to właśnie ona odebrała nam męską godność. To przez nią straciliśmy dzieci. Dzieci Bena, które potem my mieliśmy adoptować z Benem i wychowywać. Bo to wszystko przez ciebie, kurwo! To wszystko przez ciebie! To przez ciebie! Nakłada na pana Bena karę porządkową w wysokości 10 tysięcy dolarów. Kurwa mać! Proszę kontynuować. Wygrałem 10 tysięcy, Ben! Ja pierdolę! No. Więc jeszcze raz, działaliśmy w efekcie, bo na kraju Perico, gdy byliśmy poszukiwani, Lucynka kazała nam czyścić buty. Macie to na nagraniach, na Botykamie, jest w dowodzie. A potem nas, w momencie, gdy byliśmy poszukiwani, powiedziała, wpłyńcie wpław do Los Santos. I płynęliśmy wpław do Los Santos. I wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że my nie mamy gdzie szukać spokoju i szczęścia, że prawo nie jest po naszej stronie, że nie możemy liczyć na... Więcej takich rozpraw, to ich ostatnia, ale mam nadzieję, że się podoba. Na to, co właśnie się nie dzieje tutaj. I właśnie wszystko potem się tak zadziało. Działaliśmy w efekcie, czy w afekcie, czymś takim. I te oskarżenia nie mają racji bytu. To wszystko jest tak pokomplikowane. A prowidentem całego tego zajścia jest Lucynka. To przez nią straciliśmy dzieci. To przez nią straciliśmy Ajen. I może Lucynka się pochwali, że Ajen prawdopodobnie nie żyje, bo przez tą sprawę odebrała sobie życie. Przez Lucynkę. Tak. Wysoki sędzio, myślę, że tutaj możemy już zakończyć tę rozmowę. Ja bym przyszła dalej do... Dobrze, dziękuję bardzo. Zabolała prawda, co? Boli prawda, co? Boli cię, kurwa. Pani oskarżyciel ma mowę początkową. Jak najbardziej. Proszę. Zajebiste jest to, że ustaw. Szankę przygotowała na pewno. Freestyle'owczyni z Odychę. Witam serdecznie. Troszeczkę bardziej na poziomie postaram się wypowiadać, bo jednak przy wysokim sądzie wypada, jak i również trzymać tego poziomu. Manipulantka pierdolona. Wszyscy tutaj zgromadzeni, jeżeli chodzi o dzisiejszą rozprawę. Ja na wstępie chciałam bardzo podziękować za to, że spokojnie, tak się tutaj zgromadziliśmy wie, i mamy dwóch oskarżonych na sali. Było to niezmiernie ciężkie, jeżeli chodzi o tą dwójkę oskarżonych. Nie chcę się tego słuchać. Mieli oni opaski założone po jednej już sytuacji pod siedzeniu. To może ty zacznij, ja dokończę. A więc tak, jak mamy być oskarżeni, jak jedyne co chcieliśmy to dobrze. Jak jedyne co chcieliśmy to chcieliśmy zaznać kobiecego ciepła. I tego dnia poznaliśmy piękną Ajen, która odwzajemniła to co wszystko. Organizowaliśmy sobie piękny piknik w lesie. Spędziliśmy fajny czas. Pan. Robiliśmy placki ziemniaczane. Wszystko było Roizej, 5 złotych. Jak, początku, jak będzie narada, też się możesz tak tepnać do ich pokoju? Nie wiedziałem, że mam się odnieść do oskarżeń. To tak to właśnie wyglądało. Jakim chujem to było widać? Abenem. Myślałem, że powstanie coś w rodzaju fajnej relacji. My to właśnie jesteśmy, takie wrażliwe, poliamoryczne dusze właśnie. I Ajen też taka była. Ale podejrzewam, że Ajen zrobiła sobie test ciążowy po tym na spotkaniu naszym i się okazało, że jest w ciąży. I dlatego zmieniła tak narrację. Później proszę się pana, dowiedzieliśmy. Mów. Proszę pana, gdy ona ukrywała te dzieci. Ja na początku nie wiedziałem, że ja zostałem ojcem. Czy pan jest tatą? Czy wysoki sędzia jest tatą? Jeżeli wysoki sędzia jest tatą lub... to wie wysoki sędzia, jak to... Za uczucie targa człowiekiem wtedy. Ja byłem naprawdę ucieszony. Mi się życie na nowo ułożyło, ale Ajem nie chciała. Spokojnie, nie chciała, żebym miał z tymi dziećmi kontakt. Ona,
ona zbłądziła, ona zaczęła pić, ona zaczęła palić. Ona zaczęła palić papierosy. Ona zaczęła truć te dzieci alkoholem. Ja chciałem temu zapobiec. Ja chciałem temu zapobiec, ale to nie dało się. Nie dało się, wysoki sędzio, to nie dało się. Tyle razy próbowałem. Powiedziałem, nie pij. Czemu? Wchodzę do domu i nagle patrzę, a ona z flaszką w ręku. Ja się pytam, a Jen, co ty kurwa, pijesz sama? A ona, nie, z dziećmi piję. Proszę pana, no to jest normalne. To nie jest normalne. To nie jest normalne. A, i wysoki sądzie, czy nie wydaje się to wysoki sądzie podejrzane w stosunku do tego, co właśnie powiedziałem przed chwilą, że w momencie, kiedy podejrzewaliśmy, że to Ben jest ojcem tych dzieci, a Jen traci dwójkę dzieci, bo się dowiedzieliśmy, że to była ciąża bliźniacza, może po prostu bała się, że to wszystko wyjdzie na jaw. Dlatego zaczęła pić i palić w ciąży. Dlatego nasze spotkanie przerodziło się w coś tak dziwnego. Wysoki sędzio! Utratą dzieci. Wysoki sędzio! Zabiła własne dzieci. Tak. Tak, zabiła je. Proszę spokojnie. To nie jest normalne. Wysoki sędzio! Przez nią te dzieci zaczęły przeklinać. Miały problemy w szkole. Dostawały złe oceny. Czy to jest normalne? Czy tak się zachowują dzieci? Wiadomo, że to wyniosły od niej. Wiadomo, że nauczyły się tego od niej. Ja przyłapałem jednego. Jak w plecaku miał iJusta. Tak, miał iJusta. Papieros, który jest dozwolony od 18 lat. Pozwoliła one już to miały. Pozwoliła im na to. O kurwa, babka. Nie, tyle? Mało tego. To dopiero początek. Dokładnie, to dopiero początek. Ona miała problemy psychiczne, ona chciała się tych dzieci pozbyć. Ja mówię, a Jen, tak nie może być. A Jen, przecież to jest chore. Daj mi się z nimi spotkać. Ojciec ma prawo spotkać się z własnymi dziećmi. Ale ona nie słuchała. Ona kolaborowała razem z Lucynką, bo wy byliście kurwa w związku! Proszę się rozpracowałem was! Kolejną karę. Dokładnie tak! To zaczyna wszystko, one razem kurwa leciały w nożyce, Ben. Wszystko wyszło na jaw. Dlatego chcę nas zniszczyć. Mamy cię! I mamy na to dowody! Dzisiaj udowodnimy! Udupimy cię! Rozumiesz to? Udupimy cię! Idziesz na dno, Lucynka. Czy to tyle będzie z mowy początkowej? Z mowy początkowej to tak. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Mamy to, Ben, wygrywamy tę sprawę. Wygrywamy. Dobrze. Idealnie. Czy my chcielibyśmy wezwać? Kurwa, właśnie. Tak, czy macie ogólnie świadków, się pytam. Tak. Mamy wiele świadków. Dziękuję bardzo za informację. Wielu z panów za nami jest świadkami. Panie oskarżyciel, prosimy o wezwanie pierwszego świadka. Księdzu. Jak najbardziej, pierwszy świadek będzie to... Weź mnie jak coś, ja zeznam. Ten Belmondo pierdolony. No. Okej. Wezmę. Mnie też. Pani Ayana Yamada była pana partnerką życiową od ilu, jakiego czasu? Od ponad miesiąca. Dobra, no okay. Właśnie, odbiłeś tam ją! A dziecko a trzeci proszę miesiąc w ciąży. Proszę się uspokoić, zakładam na pana na porządku wysokości $5000. Ja pierdolę. Dla dobra. Obu panów oczywiście. Kolejne pytanie. Czy pan wie, jak my te pieniądze ciąża dostaniemy, pani Ayana Yamada została jakby przez nią utracona? Tak, została podstrzelona przez Petera Purkera 2 razy w brzuch na live invaderze podejrzewam. Kłamstwo! Kłamstwo, pomówienie! To skoro kurwa ją zabiłem, to czemu nie jestem oskarżony? Państwa oskarżonych. Dowody. $10000. Kurwa. Oskarżeni tutaj wcześniej w mowie początkowej wielokrotnie wspominali o tym, że dziecko już było, miało kilka lat i tak dalej. Także też, żeby to naprostować, pani Ayana Yamada straciła ciążę bliźniaczą. Dobra, panie Bobie. Przez nią zaczęły przeklinać. Widzi pan teraz osoby na ławce oskarżonych, prawda? Tak. Patrzcie, ile ludzi w ogóle. Słowa, które panu cisną się, jeżeli chodzi o... to pan na nich popatrzy. I co pan jest w stanie powiedzieć? No co, zobacz. Garnitur wyjebałem, kurwa, najdroższy. Usiądź. Znaczy, Bobie, powiedz sprzeciw, pytanie nakierunkowujące. Czy wyłudzanie zostało... Powiedz sprzeciw, pytanie nakierunkowujące, tak coś. Jeżeli
chodzi od pana, jak również od pani Aja. Sprzeciw! Sprzeciw! Pytanie nakierowujące. Nakierowujące. Widzisz? Widzisz? Ruchaj dziwkę. Był za nie pieniądze od pana bądź pani Ajany? Tak, dowiedziałem się, że gdyby... Przecież Ruda Ninja, jakby tu był adwokat, to normalny z gadką by ją zruchał, bo ona wiecznie daje pytania posugerujące. Również dowód drugi jest jakby oczywiście przywołany, czyli mój bodyka. W tamtym miejscu ona przelała 100 tysięcy, tak? Tak, zgadza się. Sprzeciw! Sprzeciw! Pytanie naprowadzające. Oddalam sprzeciw. Dobrze. Kurwa. Okej, okay. Ja w sumie więcej tak naprawdę pytań nie mam. Myślę, że tutaj pan Bobby był w stanie powiedzieć wszystko, co... O, przepraszam, jeszcze jedno pytanie. W dniu dzisiejszym został pan porwany? Tak, wielokrotnie, dwukrotnie. Co było panu powiedziane? Żebym zapomniał, co się stało i żebym... No zapomniał po prostu, co się wtedy wydarzyło. Czy porywacze wiedzieli, kim są oskarżeni? Tak. Skąd mam pan takie informacje? Wielokrotnie widziałem ich razem na mieście. Dobrze. Ja więcej pytań, wysoki sędzio, nie mam. Ja mam pytanie, dziękuję wysoki bardzo, sędzio. O przeprowadzonego na salę sądową. Mam pytanie. To pan podejdzie tutaj do pana świadka i zada to pytanie. A no. Dobrze. W takim razie mam do pana następujące pytanie. Jak długo był pan z panią Majen? Tak jak powiedziałem wcześniej, ponad miesiąc. Czy wiedział pan, oni w maskach byli, ja że wiem. Pani Ajen współżyła ze mną i miała dzieci już od 3 miesięcy? Sprzeciw. Pytanie naprowadzające, wysoki sędzio. Jakie podtrzymuję naprowadzające? Sprzeciw. Normalnie pytanie. Podtrzymuję sprzeciw, proszę zadać inne pytania. Nie. A pytanie, kurwa, czy jak się, że skąd go, czego dzisiaj porywali, to miało związek ze sprawą? Jaki... Nie miało, ale nie mam więcej pytań do tego pana. Idź na adwokata z pizdy. Ja, jeżeli chodzi o pytania do świadka, to chciałbym przypomnieć. Idź, tak wejść, ta, idź, zdejmij ten szalik. Idź, jak wiesz, kiedy to gadać, to idź. I to jest normalne, że w takiej sytuacji bym się zdenerwował, bo grozi mi kara śmierci, a w momencie, kiedy pan mnie każe wypraszać z sali, to ja przypominam, że pełnię funkcję własnego adwokata. Nie mam jak się teraz odnieść proszę do pana, tego, ale co mówiono. Z... na czas rozprawy, nawet jak mógłbym, to mogę pana teraz wykluczyć z rozprawy. Proszę o poprawienie swojego zachowania w sądzie, czy pan ma jakieś pytania co do siebie. A czy pan poprawi swoje kompetencje i będzie nakładał kary w odpowiedni sposób, lub w ogóle ich nie nakładał? Proszę pana, czy mamy pan tak zwany dylemat. Spytaj się, czy by wiedział, że pani Jan miała dużo partnerów. Właśnie ja chciałbym zadać pierwsze pytanie. Jeżeli chodzi o oskarżenie i grożenia Jan z broni, kiedy byliśmy z nią sam na sam. Gdzie są dowody co do tego, wysoki sądzie? Gdzie są dowody? Dowody? Przecież no właśnie... Rozprawą. Czy pan ma jakieś pytanie do świadka? Powtarzam. No to właśnie pytam o to. Człowieku, ty pierwszy raz sprawę prowadzisz, czy co jest to nie tak? Jak on ma żółte ID! No to jest kurwa pytanie. Jaki jest dowód w związku z tym? Co ty? No to jest przecież ten od tego dylematów. Mówiłem, to jest, to dobrze pisałeś, jest ten od dylematów, ten... Ten, co zlikował fabułę, kurwa chujową. Kiedy panu groziliśmy bronią? Kiedy? Krzyczmy, jak będzie jakiś... Przed szpitalem było grożone panu bronią? Dowody. No. Ja tylko powiem dowód numer 3, posiadanie broni nielegalnej przy oskarżonych w momencie, gdy została znaleziona przy nich Ajen. Przecież to był inny dzień. Posiadaliśmy broń, bo ten wasz aparatczyk kolega, przez to jak wyszedł romans w ogóle, Bena z Ajen, kiedy zaczęła robić z nas oprawców, nasyłał na nas swoich kolegów z tej kafeterii, z kawiarenki, która jest pierdoloną mafią ja, w mieście. Ja, wysoki sądzie, jeszcze dorzucę dowód numer 6 i 7, gdzie posiadanie broni było wśród oskarżonych w trakcie, gdy strzelali do funkcjonariuszy i próbowali ich poddać. Proszę o chwilę o zapoznanie się sądu z materiałem dowodowym. Okej, okay, proszę. Nie mogę, ja jestem wrażliwcem, ja wkładam dużo ekspresji, jak mówię. Jak nie mówię, to siedzę. Chciałem napomknąć, że w momencie, kiedy siedziałem w celi i czekałem na rozprawę, nie dano mi mojego prawa do adwokata oraz jednego telefonu. I z tego też powodu nie mam, przy moim boku nie ma adwokata. Iż policja nie poszanowała moich praw, które należały mi się jako obywatelowi Los Santos. Weźmiemy to pod uwagę.
sądzie. Ja mam prawo zostały przedstawione. Pan Ben Black skorzystał z jednego z praw podczas pierwszego zatrzymania 48-godzinnego, gdzie wiedział, że może oczekiwać do rozprawy. Zadzwonił do kolegi. Wszystko widoczne, mogę uzupełnić oczywiście materiał dowodowy, jeżeli będzie taka potrzeba. Sprzeciw! Sprzeciw! To było to właśnie, to co mówi Ben, odbyło się wczoraj i przedwczoraj, a nie tamtego dnia, gdzie spytała nas pani Lucynka. W dniu dzisiejszym nawet pan, panie Gori Gamora, miał telefon przy sobie, używając go... Proszę pani, ale ja nie miałem. Ale ja nie miałem. Ale ja miałem telefon, bo mi udzielił go funkcjonariusz policji. Udzielono mi go, a wcześniej Benowi odmówiono. A ciebie, Lucynko, nie było. Gdy kota nie ma, myszy harcują. Dobrze, przekażemy sprawę dalej. Ja bym chciał... Państwo oskarżeni mają pytania. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Chodzi o... Nie. To dotyczy czegoś innego. Jedno pytanie. Dobrze, skoro proszę zadawać. Jesteście w związku od miesiąca, a Jen miała ciążę 3-miesięczną, to kto jest ojcem dziecka? Ja jestem ojcem dziecka. Jak dziecka, jak nie... Ty kłamco! Ty łżesz! Ja jestem ojcem dziecka! Ja jestem ojcem dziecka! Proszę się uspokoić, czy to koniec pytań? To koniec pytań. Do świadka. Proszę o chwilkę cierpliwości i sąd naradzi się co do dalszych pytań, co do świadka. Księdzu, oni ci nie dali prawa żadnego adwokata? Nie dali. Co to kurwa jest? Problem taki, mogłeś chociaż powołać swoich świadków, cokolwiek, kurwa? No, nie wiem, no chyba będę mógł, można tu przyjechać. No ale nie, to się daje przed sprawą, no co? Ogólnie, no nawet jeżeli byśmy chcieli mu ogarnąć adwokata, to osoba cywilna może być adwokatem, ale nie w sprawach karnych. Musisz wyzwonić jakiegoś adwokata, żeby przyjechał. Jak tu nie ma adwokatów? Stary, w tym doju upierdolonym jest urzędnik, prokurator, urzędnik, sędzia. Zapytaj się księdzu o świadków swoich, bo nie mogłeś dać swoich świadków. Jak najbardziej. Ja zezam na tą dziwkę. Medyk Matthew N. Panie Matthew N, proszę. No, kurwa, tylko świadkowie są powoływani z oskarżycieli? Co to za głupie? No tak, no lisica se tu kurwa swoją bańkę robi. Oczywiście wymierzyło w naszą stronę i związało mnie oraz panią Yamadę, po czym wsadzili nas do samochodu. Gdy udaliśmy się z nimi... Komora, spekulacja, jak nie ma dowodów. Spekulacja, jak nie ma dowodów. Spekulacja, sprzeciw, brak dowodów. Nic takiego się nie wydarzyło. A do nas sprzeciw? Pozdro, to pokaż dowody. To gdzie jest dowód w takim razie, kurwa? Ej, co to jest, kurwa, za ten dowód, kurwa? Skąd tego Emila, kurwa, wzięliście? Dzieciaku jebany. Pomówienia. Gdy dojechaliśmy na miejsce, rozdzielili nas. Chodź na chwilę. A gdy panią Yamadę zabrali... Dowód pokaż, śmieciu jebany! Proszę, nakładam na pana karę porządkowe wysokości 5. Przerywaj mu, dopóki nie pokaże dowodu. Przerywaj mu cały czas. Przecież mam amnezję wbitą wtedy! Ty! Jaki to kurwy nędzą, amnezję miał przecież wbijaną! Nie no, to co ty mówisz? Po czym nas rozdzielili, ja zostałem wrzucony do jeziora w aucie, reszty niestety nie pamiętam. Pierdolę, chciałbym zobaczyć, jak go znaleźli! Dobrze, czy to tyle? Chciałbym zobaczyć, jak on pół godziny na BW leżał w wodzie! No w chuj! Panie świadku, czy to tyle? Tak. Strona oskarżająca ma pytania. Tak, ja mam pytanie, czy... Stara! A to jest czołówka, kurwa, że oni tam pierdalają? Czy pan widział wcześniej, po prostu, oskarżonych? Znaczy, oskarżeni przyjeżdżali na doj, żeby załatwić jakieś sprawy urzędowe. W tamtym momencie, podczas porwania od fryzjera, wywinęła się pierwsza taka sytuacja. Dobra, czy w trakcie tego porwania wspominali o zamiarach w kierunku Ayen Yamada? Tego nie jestem w stanie powiedzieć, bo jedynie co, to tylko dopytywali się w moim kierunku, co ze mną zrobić. Przez to ta sprawa nie ma jakiegokolwiek sensu. Księdzu, słuchaj mnie teraz uważnie, kurwa, bo nie będę się powtarzał 3 razy. Wnioskujecie, kurwa, o przełożenie rozprawy ze względu na to, nie dadzą wam skorzystać z prawa do adwokata. A nie macie, kurwa, swojego adwokata, jesteście teraz tak naprawdę bezbronni. Jesteście ruchani na poziomie, kurwa, tego, że... Na poziomie prawnym, że oni ciągle się spekulują, a wy nie macie, nie jesteście z tym obeznani. I zwyczajnie ma to być przełożone, kurwa, bierzecie się z adwokatem, ja wam ogarnę spadino pana Kletti i ruchamy w dupę. Dobra, mam pytanie z innej właśnie, można coś do jedzenia?
Ode mnie? Chuja, nic nie mam, wybacz. A wy w ogóle zostaniecie powołani jako świadkowie, czy też nie? Nic. Ale nadal, kurwa, dobra, mówię ci, że trzeba iść w to tak, jak mówię. Czyli nie powoływać was, tylko złożyć sprzeciw. A możesz mi otworzyć, bo ja nie byłem wyproszony. Ja nie mam kluczy, nie? To dajemy sprzeciw. Halo, może... Super. Podtrzymany daje sprzeciw. Czy ma pan jakieś inne pytania? No to tak, moje pytanie. Jak rozpoznaje ten zjebany cyrk? Biorąc pod uwagę poziom skomplikowania, biorąc pod uwagę, że bardzo nam ciężko się bronić przy spekulacjach pani Lucynki i świadkach, którzy są bardzo, ale to bardzo zagmatwani, chcielibyśmy wnioskować o przełożenie sprawy na niedzielę, ponieważ wtedy zjawi się nasz adwokat, który będzie w stanie nas wybronić. Nie, to dym. Jest to po prostu bez sensu, ponieważ grozi nam kara śmierci. Zadyma. Teresa gra na sprawy. Dymy. Dobrze, przeanalizujemy teraz i chwilowa przerwa w celu narady. Dobrze, Gamora. Wy macie mieć adwokata i ruchamy ją. Dobrze, przekażemy dalej sprawę i rozwiążemy tą sytuację kiedy indziej. Czy pani Eskarza się ma... Kiedy indziej?! Kurwa, czemu oni takich ludzi biorą?! Alony, proszę... Ania C. jeszcze wbija na czat? Chyba już nie wbija, Ania. Niedawno jej nie widziałem. Zaraz trzymam powietrze i sam sobie... Dobra, ja na świadka. Chodź się, Piotrek. To jest inna wersja. Mów, co jest? Krótki się już oddał, że to on wyłudził Stokowa, bo to on je wyłudzi. Pieczara i duch, tak naprawdę to oni porwali tego urzędnika, a nie Gamora i księdzu, no bo nie ma dowodów na to. A to ja biorę dzieci, ja biorę dzieci na siebie. Ani zbierze na siebie pogróżki, a Fatek chce wziąć jedno dziecko. Nie, na dziecko nie będzie dowodu. Na dziecko nie mają dowodów. No właśnie, więc do tego się nikt nie przyznaje. I tyle. A na razie ja mogę... w kolei biorą... Tak. I jeszcze dodam, że ta kurwa wydzwoniła do mnie z SMS-ami i ten... Ja bym mogę pogarniać screeny. Nie, dzieci nie biorę na siebie. Pierdolę te dzieci... A czy kurwa? Mocny statement. Ja wspomnę, że ta IN to jest jakaś chora psychicznie. Stary, to jest problem, stary. Ona do mnie... Ja mam kurwa screeny i mam kurwa trochę tego pomotane. Jak ta dziwka mi dzwoniła w SMS, znaczy pisała mi w SMS-ach, że mnie zabije. Dobra. I ona se uroiła, że to ja zabiję mi te dzieci. To czemu ja nie jestem uskarżony, skoro ona mi wypisywała, że stanie mi się krzywda? Weź to na siebie, bierz na siebie, normalnie. Czekaj, najpierw jest kolejka, najpierw bierze... Gamora, daj, bo ja mam w telefonie dowody. Gamora. Daj mi telefon. Ty, księdzu. Żaden telefon. Księdzu. Mam w telefonie dowody. Kiedy wchodzą nasi świadkowie? Już zaraz będziecie właściwy. Spokojnie, księdzu, to my porwaliśmy tego dojowca. Siadajcie na razie, ja będę was przywoływał. Pewnie. Nie, ale my się przyznajemy, żeby... Czyli on nie lepiej przerwać tak. Sprawę? I kurwa tak. Temat kartelu wpierdalamy od razu, jazda z dziwką. Tak. Decyzja sądu, wyłączam publiczność tej sprawy. O, klasyk. Oddalam, przepraszam. Chcę się przyznać do tego, że porwałem dojowca. Proszę o wyjście ze sali sądowej. A ty mówisz, że ja mam sobie wyjść, idioto? My jesteśmy świadkami, to świadkowie mogą sobie tu siedzieć, tak? Tak, świadkowie mogą. No to git, to publiczność nie idzie. Ja pierdolę, jeszcze bardziej ograniczajcie wszystko. Dobra. Ile? 55 tysięcy. 55 tysięcy. Sędzia, ja te twoje stokoła to ruham. Nazwiska w SMS-ie świadków, dajcie mi. Wysoki sędzia? Purker. Sekunda, jeżeli taka sytuacja jest, to chwila, bo tu kurwa jak lisica prowadzi, to nie można świadków swoich kurwa dać. Świadkowie zostają. Ja bym poszedł realizować plan B. O, to świadkowi zostają jednak. Oskarżeni i świadkowie zostają. Super, no to zostajemy w takim razie. I każdy, kto jest świadkiem, ma prawo zostać. Proszę, no to o co chodzi, że ten nas wyganiał? Ze sali. Panie w białym garniturze, będą wzywani po kolei na salę sądową. Krótki się panowie, panie, wszyscy wychodzicie. Nie pchaj mnie. Masz 20 sekund na opuszczenie sali. Drodzy państwo, niestety muszę was poinformować, że nie jesteście na oficjalnej liście świadków, więc wszyscy musicie opuścić. Spokojnie. A kiedy miał, jak on nie miał możliwości adwokata? Ty rozumiesz, że tak, kurwa... Ale poczekajcie, mogę wam coś powiedzieć? Ja rozumiem twój punkt. Ja robię tylko to, co nam przekazują. Tak, ale poczekaj. Ale on nie mieli kiedy, z nim nawet kontaktu żadnego nie było. No tak! Chciałem się przyznać do czegoś, a on mi w dupcu 50 koła kary już. Dobra, gdzie jest Muczek?
No po prostu musimy was wyprowadzić, nie? No, dobra, chuj w to, już tu nic więcej nie działam, panowie. Chodźcie, spierdalajmy się, bo to bez sensu jest. Księdzu, PDW! Księdzu! Weź mnie od razu na księdzu, weź mnie od razu na świadka, ja kurwa lecę z kurwą. Weź nazwiska. No dobra, nazwiska to tak. Peter Purker. A czemu świadkowie drugiej strony mogą sobie normalnie siedzieć, a reszta świadków nie może? To oficjalna. Wysoki sąd jest stronniczy po prostu. Siadaj, Gamora. Proszę się przedstawić, imię i nazwisko, ile pan ma lat, gdzie pan pracuje. Jestem Peter Purker, mam lat 24, zajmuję się głównie haslerką. No kurwa, i będą te fajerwerki napierdalać. Poczekamy na spokojnie, aż przestaną. A i przepraszam bardzo, my też mamy oficjalną listę, została przesłana w Wysoki Sądzie. Tak, oficjalna lista została przesłana, więc oficjalnie powinien tutaj być, tak? Będziemy ich po kolei wezwali. A czemu tam... Powtarzaj to... za mną. Pewnie. Przysięgam mówić prawdę. Przysięgam mówić prawdę. I tylko prawdę. I tylko prawdę. Nie zatajać nic. Nie zatajać nic. Co mi w sprawie wiadomo? Co mi w sprawie wiadomo? No ja proszę pierdolę! Panie, no zaraz, skończę. A więc zaczynając od po samego początku, jeżeli chodzi o osobę Ayan, tak? Straszny problem jest z Ayaną taki, mianowicie, gdy ona wpadła w jakiś szał po stracie tych dzieci, no nie wiem, kurwa, wy coś zrobicie, czy nie tak konia walić tymi policjantami? To chuj, sobie postoimy. Do czego się miałem przyznać? Kontynuujesz pan. Kontynuując, więc zaczynając od tego, kim jest osoba Ayan. Niestety, gdybym został poinformowany, jak wygląda cała sytuacja, a nie, że wszystko zostało tutaj zostało tak wszystko przygotowane, koślało bez adwokata, przygotowalibyśmy dowody wraz z naszą całą drugą stroną. Natomiast pani Ayan, mam na to oczywiście pełne dowody i mogę to podesłać w każdym momencie, wygrażała mi się w SMS-ach, że mnie zabije, że stracę coś, ona sobie coś uroiła w głowie, że to ja zabiję mi jakieś dzieci. Skoro je zabiłem, to czemu nie jestem tutaj jako oskarżony? Dzwonił do mnie i bodajże jej partner, mówiąc, że to wszystko to, że to już jest sprawa wyjaśniona i bodajże nawet zgłaszałem tą sprawę całą do szefa policji LSSD. Że jest tutaj grożone ze strony pani Ayan w moim kierunku, nie wiem za co, nie wiem o co chodzi, że stracę coś, na czym mi zależy. I to jest pierwsza sprawa, bardzo ważna. Kolejna sprawa, nadal uważam, że rozprawa powinna zostać przełożona i adwokaci powinni być tutaj dostępni dla mych braci. Bo umówmy się, nie mają, oni się nie znają, to są debile, a po drugiej stronie jest funkcjonariuszka, która wraz z kartelem z... Kajo Perico sobie świetnie się stoi, robią sobie zdjęcia, a kartelowcom każą czyścić jej buty. Na co też są dowody. Dlaczego to nie jest poruszane? Dlaczego nie ma teraz sprzeciwu? Czyżby czegoś takiego nie było? Nie, ja się chcę ustosunkować, ja tutaj nie chcę dawać sprzeciwu. Stosunki to ma z kartelem. Mogę się ustosunkować wysokiej... Proszę o chwilę, aż świadek dokończy swoje zeznania i pani się później ustosunkuje do tego. Cześć tam cicho, kurwo! Nakładam na karę... Na pana wysokości 50 tysięcy dolarów za dalsze obrażenia. 50 tysięcy, no, tak. Grupa kartel to grupa przestępcza, dziwna, bronie długie, a pani funkcjonariuszka sobie z nimi tak ogada, jak z braćmi, jak ze znajomymi? Jako dowód w sprawie, skoro... Ale kolejna sytuacja w dniu wczorajszym. W dniu wczorajszym pani Lucy sam włamała się na siedzibę EIA, byłem tam obok niej i równie dobrze stałem na tym pierdolonym dachu. Janka tam nie było. Jest to nieistotne ze sprawą, jeżeli państwo mają na to oczywiście dowody i tak dalej, mogą państwo wytoczyć sprawę przeciwko pani oskarżyciel. Proszę kontynuować dalej tutaj zeznania. A, no to w takim razie osoba, ja tutaj chciałbym poinformować, że pani Lucy San wzięła ślub wraz z Benem. Co, nawet na to zdjęcia. Z dowody, mamy całą sesję ze zdjęć, bo mieliśmy fotografa. A, i...
Dokładnie. I mogę, już nie ma problemu w tym momencie, żeby, bo nie chce mi się to rozsyłać. Proszę, w SF, na networkerze, proszę zauważyć tutaj, wydaje mi się, że chyba biało na czarnym, czarno na białym, można zauważyć, że pani Lucy-san nie jest tam jakoś dziwnie, tylko normalnie sobie stoi, ma nawet świadkową, tutaj jest świadek po prawej stronie. Jeżeli taka osoba by miała skarżać, bo Ben znalazł sobie inną, no to proszę pana, ale to jest w tym momencie niekompetentne dla mnie. A, i jeszcze jedno pytanko. Ślub był kościelny, nie w urzędowym. A, jeszcze jedno pytanko. Skoro brakuje dowodu na bodycama z Caio Perico, który miał się wcześniej pojawić, jak mówiła Lucynka, a teraz go nie ma, to to ewidentnie wychodzi na to, że pani Lucynka manipuluje dowodami i podkłada te dowody pod samą siebie na swoją korzyść. Dlatego cały czas proponuję, aby przełożyć tą rozprawę i aby był tu adwokat po drugiej stronie, a nie zostało tutaj naburmuszone i naruszone przez to, że tak. Dwóch tutaj oskarżonych nie ma żadnych umiejętności adwokackich. Na sam koniec chciałbym wnioskować kolejny raz o przełożenie sprawy, ale tym razem z innego powodu, nie z powodu braków adwokatu, a z złożeniem kolejnego dowodu, którym będzie bodycam panienki Lucyny z Caio Perico, jak się tam zachowywała, co się działo, bo koniec końców skończyło się to tym, że dwóch za nie skończyło. Oddalam wniosek od strony oskarżonej. To jest kwestia już na inną rozprawę. Ale to oddalasz wniosek od oskarżonej, czy od oskarżonego, czy o jej sprzeciw, bo ty wysławiasz się źle. Ty źle słowa składasz. Oddalam wasz wniosek. A skoro, jeżeli tutaj ja się przyznałem do czegoś, ja mam zostać zatrzymany, to skoro Lucy-san się przyznała, że była na Caio Perico, współpracowała z kartelem, również zostanie zatrzymana? Czy to tyle będzie ze zeznań? Nie, ale zapytałem pytanie. Zadał ci pytanie. Nie, zadaje pan pytań do sądu. Ale dlaczego sąd... Ja mam jedno pytanie. Ja mam jeszcze, pytań. Ja mam jeszcze pytań jedno pytanie. Czy to tyle? Dobrze, unikamy pytań. Tak sędzia po zawodówce? Czy jeszcze nie? Czy to tyle? To do kogo pytania zadawać w takim razie w takiej sprawie? Przecież ty masz być bezstronniczy, ty rozumiesz? Stoisz wygięty z tym. A i druga sprawa, i czemu ja mam być zatrzymany, skoro ja za to siedziałem? Dawno już temu. To jest przypisywanie zarzutów, które już dawno, za które ja już byłem w więzieniu, odsiedziałem karę. To z jakiego powodu Ben i Gamora mają cokolwiek cierpieć? Jeżeli pan odsiedział za to... Nie podjeżdżaj do mnie. No to pan nie jest zatrzymany. Jeżeli pan za to odsiedział... Zgadza się, odsiedziałem to. Weryfikację tego, czy pan już odsiedział ten wyrok, to będzie pan wolny. Dobrze, gdzie możemy złożyć wniosek formalny o zmianę Rady Sędziowskiej ze względu na podejrzenie o brak kompetencji? Również. Rozprawę przysługuje prawo do 3-dniowego uzyskania odpisu z wyroku rozprawy sądowej oraz 7 dni od uzyskania takowego odpisu. Czyli będziemy ciągnąć tą farsę? W momencie apelacji skład sędziowski będzie zmieniony. Nie pozwalam. Ej, drugie pytanie. Od kiedy się sprzeciwia osobom, które się przyznają? Co to jest, kurwa, do chuja? Sprzeciwia na przykład, na jakie wyrażające pytania, to się wtedy je odrzuca. No ale przecież przyznał się do odstrzelenia dzieci! Nie, no przecież to tak nie działa. Coś tam strzelałem. Przecież to tak nie działa. Przecież przed chwilą się przyznał do strzelenia! Prosiłbym funkcjonariuszy o zatrzymanie tego pana w celu wyjaśnień, o popełnienie podejrzenia. Ty jesteś zatrzymany w rozwoju, sędzia po podstawówce. W wysokości 100 tysięcy dolarów. Zamknij twoje kary. Nakładam na pana Petera Purkera w wysokości kary porządkowej 100 tysięcy dolarów. A co ty myślisz, że mnie to boli? Dawaj 200. Prosimy funkcjonariuszy o... Powtórz 3 razy, bo nikt nie słucha. No niestety. Jadźcie, sędzio, po podstawówce. A te twoje kary to mam... Chodźmy już. Lepiej nie robić. Kolejną karę. Dawaj. 100 tysięcy dolarów. Wow, 100 tysięcy! Frajerze, jedno auto sprzedaję, i mam spłacone, mogę cię tyrać całą noc. Pa, co się dzieje? Zobacz se, mój garaż, frajerze, 40 aut, rozumiesz? 40 aut, ty pierdolona. Proszę o wypowiedzenie na pana karę porządkową. Pizd***, ładuję. 100 tysięcy dolarów. Ilu? Dobra, już stąd idę. Ten z klapką wyskoczył. Ten tu, te ci go gonią. Ręce do góry pan podniesie. Kurwa mać. Ręce do góry pan podniesie. Tajzer, zakucie. Panta, nie dołężniaków, kurwa. Strzelić Lucy, wiesz? Nie da się. Otrzymano karę. 400 tysięcy kary! Sprzedam jedno auto i mam zwrotne.
Co tam, co no nie tam? Nie możemy taserem. Dobrze się wylecisz, dobrze się wylecisz. Ja wow, 400 koła straciłem! Jedno auto zszedłem i jeszcze odkułam! 400 koła to jest jeden spin na kasynie! Jesteś na nich za szybki! Jesteś na nich za szybki, nie mają, nie mogą cię złapać. Nie dało się taserem. Wyrwał mi się, wyrwał mi się. Dawaj kolejną karę! Jutro odbieram te pieniądze od ciebie, pozdro, dobra, ja stąd idę. Na razie. Co się rzucasz na wyrywaj mojego się, brata? Się, ty, wyrywaj się, na co ty się kurwa rzucasz na niego? Rozjebać się kurwa, liścia ci wyjebać? Księdzu, bez lipy, bez lipy. Księdzu! Księdzu! Mamy do wysokości 100 tysięcy dolarów. Możesz drzwi? Wyciągnij z naszych kont, masz, widzisz, że zero mamy, a ty nam spokojnie. O, kurkę robić, trzeba nie mało to wystawić. Dali mi na kwarę 400 koła, ty. Oni myślą, że mnie to boli, kurwa! Go wynieść poza budynek, czy jak? To jest aresztowany za atak na funkcjonariusza, to co na radę. Z tego co słyszałem, nie, to coś tam tylko przetrzymane, czy jeszcze no nie, no, nie. Weź mnie pójść, ja będę szedł normalnie, z wami już nie będę syfu robił. No przecież, kurwa, ty słyszałeś tego debila, kurwa, co tu się dzieje. Kurwa... Słuchamy się zamkiem, śmiejemy na pole. Przecież ja już myślałem, on jeszcze da, kara. I on myśli, że mieć 400 koła w Los Santos zaboli, debil jebany. Ja mówię tylko do Antka tak. No na pewno testowała go zaboli, zaraz go wyzywa jeszcze. Sekunda później. No tak szczerze, gdyby nie powiedziałby się stać na tej rozprawie. Dzięki, to wiedzę. No nie, no przysięgam. Tak szczerze, myślałem, że ochujeje, nie? Kurwa mać! Jak Burkram być zatrzymany, to jakieś wyjaśnień, czy nie? Nie, no ja mówię, że ja siedziałem za to wszystko już dawno. Bo to ja tą kurwę naliczałem, ty rozumiesz, że... Bo ja ci to wytłumaczę. Wyobraź sobie to, druga w nocy chyba była, nie? Jechałem komuś klucze dać do auta. I kurwa, naprawiam auto na mechaniku. I przyjeżdżają jakieś łebki i mnie poddają, porywają i się okazuje, że ta dziwka mnie porwała ze swoim chłopakiem. No mógłbym siąść teraz i ci uciec. To nie, no, nie wsiadaj, nie bądź ten. Jakby będzie miał poszukiwanie, tak nie ma. No dobra, to git. Nie zostawię cię, bracie, kurwa. Dymano Klimpa, dobra robota, ale ja ucieczka. Ja pierdolę, 45 minut. Chłopie, wiesz co ja zrobiłem tam na końcu? Nie wiem, ale napierdalałem kurwa sędziego i biegałem, mówiłem, że te pieniądze to mnie chuja bolo. Co? On tam rzucał jak wściekły, na Ben to minus kurwa dwie paki będzie. Dobra, weź gdzieś staj mi rozkuj, kurwa. Po bytrych czajek, a masz bytrych? Nie jest na mechanika. Dobra, chyba że masz przy sobie, to zjadę do garażu.